Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Terrorist Takedown. Wojna w Kolumbii. Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ dzisiaj mamy kolejną i to bardzo, z tego co widzę, wymagającą misję. A dokładnie będziemy musieli podążać, jak sami widzicie, mamy znaleźć 11 ładunków wybuchowych przenoszonych przez śmigłowiec. Ogólnie rzecz biorąc, mamy zaznaczone takie wyrąbiste w kosmos krzyżyki i zapewne będziemy musieli udać się do wszystkich tych punktów. To tak, w tej chwili najbardziej mi się wydaje takim optymalną wersją będzie pójść tutaj, potem się cofnąć, pójść tu i tu, już iść tą drogą cały czas. Po prostu ten fragment ominiemy. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej optymalna wersja, więc też tak zrobimy. Tak, tu jesteśmy, widzimy, że tu jesteśmy w całą pewnością w bagnie i mimo tego, że jesteśmy zanurzeni w bagnie, to nasi przeciwnicy nas widzą. To jest strasznie dziwne, bo mi się wydaje, że jesteśmy wręcz niewidoczni. No ale co nie chcę zrobić, wszyscy są w bagnie. To może ich rozpieprzmy. Zabijmy po prostu w świecie. Kurczę. Naprawdę ja tu nie mam ani chwili spokoju, a na przykład... Dobry! Ale on ma szósty zmysł. A jestem ciekaw, to jak na przykład Jack chciał się zrobić siku, to co on biedny musiał mi zrobić? Musiałby zrobić? To tak, ogólnie cel każe nam iść tutaj. I właśnie ja bym się z tym kłócił, ponieważ ogólnie cel jest pewnie tak zrobiony, żebyśmy poszli tędy, żebyśmy szli jak najdłuższą drogą. A ja sobie pójdę w drugą stronę, zobaczę, czy to jest właściwie możliwe. I czy może na drodze nie stoi jakieś koszmarne działo, które chce nas zabić. Więc tak też zrobimy. Ewentualnie nie ma tu w ogóle przejścia. W ogóle, what the fuck, czemu zrobili mapę, jak tu w ogóle żadnego przejścia nie ma? Zacznijmy od tego. Naprawdę? Naprawdę oni są tacy polewkowi. Chłopa, i tak nie przejdę. Prędzej zginę niż nie przejdę ten. No dawaj, 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 Jack, Jack, nie poddawaj się. Jack, wierzę w ciebie, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, daj z siebie wszystko. Musi ci się udać, musi. Musisz, od ciebie zależy rola wszystkich osób, które grają w Terrorist Takedown, Wojna w Kolumbii. Jeśli tego nie zrobisz, to oni, no, te wszystkie osoby będą musiały iść tą okrężną drogą, a przecież wszyscy wiedzą doskonale, że okrężna droga jest nudna i trzeba pójść tym skrótem. Dasz radę. Dobra, chyba coś czuję, że niestety będziemy musieli pójść wyznaczoną przez twórców drogą. Czyli tak, ta pseudo nieliniowość jest, jak już wspominałem, pseudo, ponieważ jak się okazuje, i tak musimy iść wyznaczoną drogą i nie mamy żadnego wyboru, no niestety. A ktoś, patrzcie, jak rzucają granaty. Widzieliście to? Co tam się działo? Masakra. Granaty latały ze wszystkich stron. Nie przeczytałem, co on do mnie mówił, ale to na pewno było coś bardzo pouczającego i mądrego. Jep. Skoczmy na tą łódkę. Ja sobie tak myślę, że to nam pomoże przepłynąć. Ja bym ogólnie rzecz biorąc tą łódkę wykorzystał i faktycznie nią popłynął. Myślę, że to byłoby o wiele przyjemniejsze niż takie pieprzenie się przez bagna. Widzimy tutaj jakieś opuszczone budynki. No a póki co musimy pójść w tą stronę. No dobra, no to nie mamy niestety wyjścia. Nie ma sprawy. Poradzę, jestem Jack. Ja sobie poradzę. Poza tym zobacz, ile już osób rozpierniczyłem. To w ogóle jak możesz kwestionować to, że mogę sobie z czymś nie poradzić, no. Litości. Przecież póki co wybiłem, jakby tak zliczyć. Jak tak zliczyć by wszystkie osoby, które zginęły z mojej ręki, to byłaby naprawdę niezła masakra. Naprawdę, tyle osób, to nie wiem, czy ktokolwiek zabił. Taki Rambo nawet by był zawstydzony, gdyby zobaczył, ile osób zginęło z mojej ręki. Ale trzeba przyznać, że lokacja jest przynajmniej ciekawsza troszkę. Widocznie twórcy tutaj się popisali ogólnie rzecz biorąc umiejętnością tworzenia nowych lokacji. Stwierdzili, że mimo, że to już jest bardziej końcówka gry niż początek, stwierdzili, że dodadzą teraz jakąś nową, klimatyczną mega lokację. I wam powiem, że zawsze jakieś takie urozmaicenie się przyda. Choć szczerze mówiąc, ja nigdy nie przepadałem za lokacjami, które dzieją się w dżungli. Mam coś takiego, że po prostu nie lubię tego za bardzo, bo osobiście dżungla mnie troszkę przynudza.
Znaczy nie, no niby fajnie, wiecie, wszystkie drzewka, te sprawy, w ogóle ekstra, ekstra. Tylko, że po prostu właśnie czasami wolę jednak te takie tereny bardziej miastowe, można powiedzieć. Nie wiem, jakoś tak bardziej mi się to podoba. A najbardziej lubię takie miejsca jak bardzo klimatyczne, typu na przykład jak się, podczas jazdy pociągiem, albo na przykład w samolocie, albo na jakimś statku. Here it is, a US Army CCAR demolition charge. Vector 4, you've got trouble. Double back and when you go under the rocks, go to your left. Tak, właśnie mówię, na przykład na statku i tutaj mi się przypomina misja z pierwszego Call of Duty Modern Warfare. W każdym razie naprawdę ja lubię takie właśnie klimatyczne misje w jakichś takich nietypowych lokacjach, naprawdę nietypowych. Wtedy jest po prostu najlepiej, the amazing, a jak gramy w jakichś takich już lokacjach, takich już wszystkim znanych, to znaczy biurowiec, powiedzmy jakaś dżungla, dalej jakiś magazyn, to wszystko troszkę nudne jest, naprawdę. Żeby było ciekawie, lokacja musi być niezwykle oryginalna. Boże, zioło, masz mapę. Naprawdę musisz być taki tępy, że po prostu nie trafisz. To jest aż takie trudne. No właśnie, wydaje mi się, że nie. Powinieneś naprawdę ogarnąć, bo to nie jest nic skomplikowanego. Dobra, zmienimy sobie troszkę na shotguna. Postrzelamy troszkę z tej broni. I teraz troszkę pobiegamy. Boże, naprawdę twórcy chyba stwierdzili, że będziemy na tyle tępi, że nie uda nam się. Ach, te zmyłki ze strony przeciwników. Patrzcie, jakie bagno. Naprawdę klimatyczne miejsce, klimatyczne. Tak chciałem powiedzieć. Dobra, dzisiaj troszkę pobiegamy sobie. O kurczę, ale musiał to mocno przeżyć. Ale przynajmniej zostawił różne rzeczy. Nasz bohater, jako że wystarczy, że stanie na apteczkę, to od razu ją zabiera. Ta sprawa jest o wiele bardziej ułatwiona. Dobra, tu widzimy kolejny zestaw ukrytych rzeczy. Więc też tutaj będziemy musieli pójść. Zawsze mi się podobało to, jak wrogowie odlatują, jak do nich podejdziemy. Albo jak padają. Patrzcie na to. Widzicie? Jaki odrzut? Masakryczny. Dobra, gdzieś tu jest ukryte... ukryte coś, ale tam widzę jeszcze gdzieś wrogów. Znaczy nie widzę właśnie. Ale czuję, bo coś mnie łaskocze. Ja mam takie coś, że jak mnie łaskocze coś, to znaczy, że wrogowie gdzieś tam są. Natomiast tutaj jest jakieś ukryte, tajne przejście. Musimy znowu zabawić się w jakiegoś archeologa i się tam dostać. Zaraz to zrobimy. O, już dobrze, jestem na dobrej drodze. Kurczę, teraz tu, okej, okay, teraz tu. No nie. Już jestem tak blisko. Kurczę, mam chyba mały problem. Mówiąc mało, mam na myśli, że mam ogromny problem, bo chyba utknąłem właśnie. Znaczy, dużo by na to wskazywało, że chyba utknąłem właśnie. To bardzo prawdopodobne, że w sumie utknąłem. Kurczę, co tu się dzieje? Patrz, widzicie to co ja? Cały obraz się rusza. What the fuck? Kurde, teraz utknąłem już tak na amen, że koniec. Pomocy! Pomocy, czy jest tu ktoś? Nie chcę nic mówić, ale chyba zostałem sam w środku dżungli. Dobra, pozostało mi tylko jedno. This is end. O. Czy granat ten gdzieś poleciał? Wysadźmy się w kosmos, w powietrze. Super, granaty mi nawet nic niewiele robią. Dobra, po prostu się wczytajmy, to będzie o wiele szybsze. Dobra, jeszcze raz spróbujmy, bo wiecie, jak ja już coś spróbuję zrobić, to szybko się nie poddam, widzicie? Teraz zrobimy ten taki myk. Hop! Dobrze, dobrze, elegancko. Jest już całkiem... Jeszcze... Kurczę, było tak blisko. Jeszcze raz spróbujmy. Tym razem zrobimy jeszcze inaczej. O! No i co? Znowu utknąłem. Dobra. Wiecie co, poddaję się. Poszukam innego wejścia po prostu, bo z tego co widzę, te wejście jest beznadziejne. O, a to jest o wiele ciekawsze. Tak, z całą pewnością. Tędy musieliśmy się pewnie dostać oficjalnie. Jeszcze tylko 7 ładunków nam zostało, ale jako że mapa jest całkowicie liniowa, to nie będziemy mieli problemów, żeby je zdobyć. Dobra, zabijmy tu jeszcze wszystkich. Okej, okay, dobra. Poczekajcie na chwilę znikam, muszę coś zrobić. Dobra, jestem już. O, nie to. Przepraszam. No dobra, możemy iść dalej.
Tak więc już zaliczyliśmy całkiem sporo tych ładunków. Teraz musimy jeszcze pójść do tej trójeczki i rozwalić kolejnych milion przeciwników. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest dosyć prosta. Nie posiada jakiejś skomplikowanej fabuły. Lokacje są dosyć podobne. Przeciwnicy... nic dla mnie trudnego. A przeciwnicy niezbyt inteligentni. Więc krótko mówiąc, wszystko to jest bardzo proste. Ej, patrzcie, zaraz jakieś tajne przejście znajdę. Tak, i gra jest tak, jakby to powiedzieć, całkowicie liniowa. Nie ma tu żadnych takich dodatkowych elementów, powiedziałbym. Czasami można znaleźć jakieś elementy pseudo science fiction, to znaczy wrogowie się dziwnie zachowują lub pojawiają się znikąd. A teraz właśnie próbuję skoczyć na tą skałę. O, dobrze, jestem na dobrym kierunku byłem. Znaczy byłem już blisko, może tak łatwiej, ładniej powiedzieć to. Dawaj. Bloody, dasz radę. O. Blisko. Ja chcę koniecznie to skoczyć, bo chciałbym odkryć jakieś tajne przejście tutaj przygotowane, ale widać, że to jest zablokowane i to cholernie mocno. Ale raz tam wskoczyłem, nie wiem czemu teraz nie mogę. O, było. Było, ale nie wyszło. No patrzcie, tak blisko niby, ale jednak nic z tego. O, dobrze. I teraz tak, teraz tutaj. Jestem już naprawdę blisko, może mi się w końcu udać. Znaczy taką mam nadzieję, aczkolwiek nie jestem pewien, czy tu przypadkiem nie ma jakiejś niewidzialnej ściany, bo mój bohater nie chce się tu podnieść. Wiecie? O, tu jakby jakaś blokada była, szczerze mówiąc. I chyba się nie da pójść tym skrótem, a szkoda, bo byśmy naprawdę niezły skrót znaleźli. Bo sami zobaczcie, byśmy poszli tu, od razu byśmy byli tu. Niestety. Tak jak mówił nasz bohater, nie tędy droga. Tak, muszę wrócić. Jak wrócę, to będzie wtedy zablokowany. Troszkę tak nielogicznie to czasami mówi nasz bohater, jak i ten ta osoba w mikrofonie, w słuchawkach naszych. No właśnie, on też czasami nielogicznie myśli. W ogóle mam wrażenie, że oni obaj nie myślą, tylko ja tu jestem jedyną myślącą osobą. No ale co możemy na to poradzić? To jest prosta gra, wysokobudżetowa, w cudzysłowiu, więc cóż, wszyscy można się spodziewać było, co po niej uzyskamy. A i tak jest nieziemska i gra się naprawdę przyjemnie. Wyjątkowo. Cóż, naprawdę, i wyobraźcie sobie, że jeszcze trochę i będzie to kolejna część Terrorist Takedown na moim koncie, a już ich jest naprawdę całkiem sporo. Mówiąc sporo, mam tu na myśli, że już 3 części nakręciłem z tej wspaniałej serii, a planuję nakręcić wszystkie, więc sobie możecie wyobrazić, jaka będzie niedługo następna. Mówię tutaj oczywiście o Terrorist Takedown Operacje Specjalne, taka jest bodajże następna część. Ona działa, to jest jakby też na tym samym silniku działa, znaczy, no też, silnik to silnik. W każdym razie na tym samym ustawieniach jakby działa co ta część. Bo jak wiecie, jak dobrze wiecie, ogólnie rzecz biorąc, właśnie te operacje specjalnie wyszły w tym samym roku co wojna w Kolumbii i one działają na tych samych ustawieniach, mają ten sam interfejs i te same, nawet bardzo podobne menu, więc praktycznie te same bronie też są, więc praktycznie niewiele się różni. Jest to po prostu 10 misji troszkę różniących się od tych misji, ale w podobnych klimatach. Więc też sobie w to zagramy, już pewnie jak ukończę wojnę w Kolumbii, to zagramy sobie właśnie te operacje specjalne, Terrorist Takedown. Bo jak już wspominałem, zamierzam ukończyć wszystkie, więc tego właśnie wymaga gra ode mnie. No i dobra, no i teraz musimy się udać aż tam, no to jest kawałeczek drogi, no trzeba przyznać, ale my coś wymyślimy. Na początku spróbujemy się tutaj przedrzeć, może akurat tutaj będzie przejście, jeśli nie, no to trudno. Mam pytanie, co tu tyle wrogów robi? Naprawdę, ja się tak zastanawiam w sumie, że po co do jednego domku wsadzać 50 tysięcy wrogów? Czy to naprawdę aż takie konieczne? Tu widzę jakieś przejście, spróbujmy się przedostać. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj chyba już w tych misjach twórcy jakoś bardziej zadbali o to, żeby nikt nie mógł, gracz nie mógł wyjść poza teren. No bo zobaczcie sami, że naprawdę jesteśmy pozablokowani prawie ze wszystkich stron. A to ciekawe. Nie mogłem się oprzeć. W każdym razie, tak jak sami widzicie, jesteśmy tu wręcz pozablokowywani ze wszystkich stron. I no, nie ma szans, żeby się przedostać tędy, więc niestety musimy iść tą dłuższą drogą. Nie mamy wyjścia. No ale to nam aż tak bardzo nie przeszkadza, bo znowu tu nie ma jakichś takich bardzo wymagających przeciwników. Może na faktycznie na poziomie trudnym byłoby to... Super. Bardzo irytuje mnie ten głos, ponieważ mówi nam rzeczy oczywiste.
No i tak jak wspominałem, może na poziomie trudnym byłoby faktycznie odrobinkę trudniej, ale na tym poziomie łatwym to jest jednak masakrycznie łatwe. Po prostu tylko debil by tego nie przeszedł. Można to ukończyć zamkniętymi oczami, strzelając na ślepo. Naprawdę. No ale dobra, chodźmy tym klimatycznie wyglądającym bagnem. Już osobiście zaczyna mi się pomału gra nudzić, bo już jednak wszystko dzieje się strasznie powtarzalne. Fakt, że jakby nowe tereny są, walki, ale rzecz biorąc nie robimy tutaj nic poza właśnie tejże walką, która polega na takim prostym eksterminowaniu wrogów, jednak poziom w tym przypadku jest troszkę za łatwy. Co nie, już nawet nie ma za bardzo co tutaj komentować. Fakt, że troszkę dziwne ułożenie wrogów jest czasami śmieszne, zwłaszcza, że ten na przykład gościu miał granaty pod pachą. Taki myk, co nie, ale no mówię, czasami to jest jednak troszkę śmieszne, bym powiedział. I bez sensu też momentami. Jak nie ta droga? A dobra, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, tak z ciekawości nawet. Co ciekawe, w tej części twórcom aż się chciało robić jakieś dodatkowe przejścia. To troszkę dziwne, szczerze mówiąc. A patrzcie, to jakiś ślepy zaułek. O, jakiś taki bonusowe miejsce jakby. No nie wiem, zapiszę się i zobaczę, co tutaj jest tak właściwie. I czemu tutaj twórcy zrobili to. Ale jest to jakby dodatkowe coś, gdzie, co ciekawe, to chyba donikąd nie prowadzi. A tu widzę za chwilę koniec mapy. Ludzie, gdzie to jest? Gdzie my idziemy? Czyżbyśmy musieli tutaj pójść potem na końcu gry? Dobra, ogólnie sytuacja wygląda masakrycznie, ponieważ nie mam pojęcia do czego prowadzi ta rzeka, ale ona, w sumie nie musimy, to nie mamy tam iść, więc nie będę specjalnie przedłużał tego odcinka, bo choć wróćmy może na zwykłą drogę, bo naprawdę nie ma sensu chodzić po jakichś kątach, bo to mija się z celem, a przecież musimy znaleźć te ładunki. Fakt, że teraz wszystko polega na tylko eksterminowaniu wrogów, więc fabuła nie jest jakaś rozbudowana. No a cóż, ale jednak w większości w FPS-ach polega na eksterminacji wrogów, choć w niektórych to jest troszkę lepiej zrobione i urozmaicone różnymi elementami, typu rozmowy z bohaterami lub coś w ten deseń, a ja bardzo to lubię. Rozmawiać, w sensie rozmawiać z bohaterami, nawet preferuję to niż takie sama walkę. Kurczę, czy ja się zgubiłem? Nie, dobrze idę. Już myślałem, że się zgubiłem odrobinkę. Ale właśnie, może tutaj się da za to przejść, jak myślicie? Może tędy będzie się dało przejść, na przykład jakoś tym domkiem. To by nam o wiele bardziej ułatwiło sprawę. Zobaczmy. Być może faktycznie. I niestety chyba tu widzę jakiś wielki, ogromną skałę. No dobra, moje nadzieje przeszły na niczym. Musimy jednak latać naokoło tą bardzo długą drogą. Długaśną. Ale wiecie co, bez mapy idzie się tu naprawdę zgubić. I to mogłoby być troszkę ciężkie. Musiałbym wtedy przyznać, że gdybyśmy tutaj szli faktycznie bez mapy... Boże, nie mów to, jak już wracam, bo naprawdę to troszkę jest głupie. No ale dobra, jako że mamy mapę, nie ma aż takiego problemu. Przeciwnicy znowu tu pewnie nas za chwilę wyskoczą. Nie wiem, po co on te komentarze trzaska, przecież to wszystko tak bardzo logiczne, że tylko... Osoba bez... Nie no, w sumie nie wiem, co mógłby się tutaj zgubić. Brakuje mi jakiegoś sensownego porównania. Dobra. Co teraz? Śmiertelna pułapka, no litości, jaka śmiertelna pułapka. Tutaj tych kilku wrogów i to śmiertelna pułapka. Naprawdę? Really? To ma być ta, o Boże, śmiertelna pułapka?
Super, oczywiście ładunki przestały się pokazywać. Nie, dobra, nie, cel jest gdzieś pokazany. Aha, tu, okej. Myślałem, że cele znikły mi z mapy. To by było troszkę chamskie i dziwne. O, nawet troszkę życia mi zeżarł. Dobra, zmieńmy jednak na tego shotguna, bo fajnie mi się z niego, bardziej fajnie mi się z niego strzela. O, taka eksterminacja. Dobra, wiecie co, ja bym tu wbił, bo bym sobie postrzelał troszkę z tego działka, ale chyba twórcy zapomnieli o czymś takim jak wejście, ale sobie jakoś poradziłem. Dobra, postrzelajmy na ślepo, może akurat kogoś trafimy. Że co? Kto mnie zabił? Ale numer. Mam nadzieję, że jakoś daleko nie... Dobra, aż tak daleko na szczęście się nie zniknęliśmy. No dobra, Boże, czuję, że jeszcze długa droga przed nami, bo będziemy musieli jeszcze pójść tutaj, jeszcze tutaj. A na końcu pewnie gościu każe nam pójść właśnie gdzieś tutaj, gdzie ostatnio poszliśmy. I pójść gdzieś tu, nie wiadomo gdzie. No dobra, w takim razie myślę sobie, że w tym oto miejscu też zakończymy dzisiejszy odcinek. Wiem, że w dzisiejszym odcinku niewiele się działo i głównym motywem dzisiejszego odcinka było walcz na bagnie, póki możesz, i zabijaj wszystko, co się rusza. No ale niestety tak wyszło i tak nam gra nakazała robić. I taka mapa też jest, taka misja, więc nie miałem za dużo tutaj jakiejś interwencji ze swojej strony, ale starałem się wam to umilić miłym komentarzem i wesołym, mam nadzieję. No i oczywiście zachęcam was do oglądania kolejnych części z tej wspaniałej gry, zwłaszcza, że już niedługo zapewne będzie koniec, końcówka i pewnie będzie jakieś nieziemskie zakończenie. A póki co, do zobaczenia!